Witam Was serdecznie. Nadszedł tydzień mega, giga, super gali zorganizowanej przez Turkię Alszejka w Los Angeles. Na miejscu wszystkim zajmują się koledzy z Matchroom Boxing, dlatego koszulka nieprzypadkowo założona, natomiast to gwarantuje profesjonalizm. To jest rzecz ważna nie tylko dla dziennikarzy, ale również dla kibiców. Mówię o tych kibicach. Nie bez powodu. Powód jest taki, że Turkey Alszejk powiedział jak najwięcej imprez otwartych dla kibiców. Ja wiem, że są niektóre obostrzenia w Stanach, natomiast ja, ponieważ ja za to płacę, chciałbym jak największy dostęp dla kibiców, dlatego rzeczy jak te, na przykład ważenie otwarte dla kibiców, trening medialny otwarty dla kibiców. To samo jest w Riyadzie, niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych było pomyślane jako tak samo, natomiast wyraźne życzenie człowieka, który za to płaci. Chcę, żeby kibice również to zobaczyli. Nie ma być to impreza dla wybranych. 22 tysiące miejsc na BMO Stadium w Los Angeles. Nowoczesny, fajny stadion. Czy się sprzeda? Zobaczymy, dlatego że Los Angeles, poza tym, że ma do zaoferowania tą wielką galę, wszystko jest potwornie drogie. Hotele, przejazdy, cokolwiek w Los Angeles kosztuje bardzo, bardzo wiele, więc kibic, który na przykład wydałby $200, żeby od $140 zaczynają się chyba bilety, chętnie wydałby, żeby zobaczyć mega galę obsadzoną zawodnikami, którzy mogliby występować w 4 czy 5 main eventach. Natomiast musi pamiętać, że trzeba zapłacić za parking, trzeba zapłacić za hotel, trzeba zapłacić, żeby tam przylecieć, jeśli się nie jest z Los Angeles. Trzeba zaparkować, jak się znajdzie gdzieś miejsce. To wszystko kosztuje 3 razy tyle niż sam bilet. To jest ten problem. Albo 5 razy tyle. Wiemy coś o tym. Natomiast nic więcej Turkey Alszejk nie mógł zrobić. Oczywiście to jest pokazywane w systemie pay-per-view. To już jest zupełnie oddzielna sprawa, natomiast jeśli już za coś płacić, jeśli już musimy za coś płacić, albo decydujemy się nie korzystać z różnych nielegalnych streamów, różnie to z tymi streamami, jak zawsze wiemy, jest, no to jedna z tych niewielu gal, za które warto to zapłacić, w 100% warto to zapłacić. No bo słuchajcie, jak teraz się zastanawiamy nad tym, co jest najlepszą walką wieczoru, to się nagle może okazać, że main event, gdzie gościu idzie po pas w 3. kategorii wagowej, jest pierwszym człowiekiem w historii boksu, obejmujących 4 pasy mistrza świata, 140, 147, oczywiście Terence Crawford, idzie po pas numer 3, z pięściarzem, który walki jeszcze nie przegrał i widzieliśmy wszyscy, co zrobił w Riyadzie ze swoim rywalem. Zmiażdżył go. Madrimow z każdym rokiem jest lepszy. Ja oczywiście nie będę go porównywał, jak część prasy porównuje go do Golovkina, bo to do Golovkina niespecjalnie nikogo można porównać, bo 22 kolejne KO, niekoniecznie tak to wygląda. 10 walk, natomiast bardzo, bardzo dobry bokser. Dosyć wysoki typ, 8-1, czyli nie dosyć, tylko bardzo wysoki, mówimy jak jest na tym vlogu, bardzo wysoki typ na Crawforda, 8-1, faworytem za wysoko moim zdaniem, bo to jest nowa kategoria wagowa. Gdyby to było 147, absolutnie 8-1 faworyt Crawford do mnie przemawia. Natomiast piętro wyżej, tu już zaczyna się inna siła ciosów, tu już zaczyna się inna siła rywala, moim zdaniem za wysoko, natomiast to jest Terence Crawford, tak jak mówiłem wielokrotnie w ostatnich vlogach, dla mnie pound for pound, jeśli chodzi o wszystko w boksie. Oczywiście będziemy do tego wracać mocniej, więcej, omawiać różne rzeczy związane z samym Terencem Crawfordem i rywalami, których miał do tej pory w porównaniu do tych, których miał Madrimow, to wszystko później. Na razie tylko taki wstępik do wstępiku, ponieważ ta gala na to zasługuje, bo zacząłem od tego, wcale niekoniecznie główna walka wieczoru może być najlepszą walką wieczoru. Najlepszą walką wieczoru może być na przykład Pitbull Cruz kontra Valenzuela. Dla tych, którzy lubią wagę ciężką, no to oczywiście Bacole kontra Jared Anderson może być najlepszą walką wieczoru. A dlaczego nie Andy Ruiz Jr. kontra Black Polska albo Big Baby Miller? Dosłownie każda z tych walk, którą wymieniłem, poza Crawfordem, to mógłby być main event.
bez żadnych wątpliwości to mógłby być main event, ponieważ w tym roku widzieliśmy mnóstwo gal, gdzie main event nawet nie był w pobliżu żadnej z tych walk, które w tej chwili wymieniłem. A ja jeszcze pomijam w tym momencie takich zawodników jak Morel, który przechodzi do wagi półciężkiej, więc też jest zagadka, jak sobie poradzi z super średniej, przechodząc do półciężkiej, gdzie czeka na niego mocno bijący Kaladzic. Morel to jest ten fenomenalny Kubańczyk, któremu wróży się tytuł mistrza świata. Te zmiany kategorii wagowej, przy okazji taka dygresja, to ciekawa sprawa, bo z super średniej uciekł, to za dużo powiedziane, bo to oni nie uciekają. Poszukał większych wyzwań Dawid Benavides, to samo za nim idzie teraz Morel. Widzę, że ta super średnia, która wydawało się, że jest najlepiej obsadzoną kategorią albo jedną z najlepszą oprócz lekkiej kategorii w boksie, niekoniecznie taka być. Taka zaczyna być waga półciężka i super, bo ja uwielbiam wagę półciężką jako kategorię wagową. Dla mnie to jest jedna z najbardziej ekscytujących wag, jakie sobie wyobrazić. Mamy tutaj Morela w nowej kategorii wagowej, który chce iść i walczyć z Bivolem. Jak już mówimy o Bivole, no to przypominam, że Bivol jest sparring partnerem i był przez długi czas sparring partnerem tego, który walczy z Crawfordem, czyli Madrimowa. To są sparring partnerzy. Mieć takiego sparring partnera na miejscu Madrimowa, jakim jest Dimitri Bivol, no to wiecie co to znaczy. No raczej niczego specjalnego nie trzeba się bać. Chyba, że ten rywal po drugiej stronie nazywa się Terence Crawford. To na pewno. A na przykład Andy Cruz, fenomenalny amator, jeden z najlepszych pięściarzy ostatnich, nie wiem, dekady, jeśli chodzi o amatorski boks. On również chce się pokazać z jak najlepszej strony. No to wymieniać można naprawdę w nieskończoność. No każda z tych walk, które w tym momencie wymieniłem, widzicie tutaj cały ten zestaw, no to są walki na main event. Dlatego ta gala jest tak niezwykła. W ogóle cała otoczka tej gali jest niezwykła. Mówiłem o tym dostępie dla kibiców. Można wygrać elektryka wartego 100 tysięcy, bo tyle jest wart ten Lucid, którego można wygrać. To każdy z kibiców, który wchodzi, może brać udział w losowaniu, który wchodzi na stadion, może brać udział w losowaniu i odebrać po gali, bo dowiedziałem się, po gali już będzie czekał ten Lucid na ciebie, żebyś go wziął i nim odjechał do domu. Mała rzecz, a cieszy. To znaczy, no nie mała rzecz, no bo jeśli ma się te zasoby finansowe, które ma Turki Al-Sheikh, to praktycznie wszystko jest małe, ale to nie jest małe dla tego, który tym samochodem wyjedzie, bez względu na to, jaką by miał dużą kieszeń. Cała ta otoczka pięściarska, gwiazdy, kina, teatru, filmu, wszystkiego, co tylko polityki na pewno też, no bo jest kampania wyborcza, więc gwarantuję wam, że tam bankowo będą jacyś politycy, akurat w Kalifornii to wszystkich tym bym zamknął i wywiózł gdzieś, ale to już zupełnie temat na inną pogadankę. Rzadko się zdarza, słuchając kolegów, którzy są już tam w tej chwili na miejscu od wczoraj, żeby było takie oczekiwanie sportowe. Bo dla mnie to jest na końcu rzecz, słuchajcie, w 100% najważniejsze. Fajne te Grand Rivals, wszystko to fajne, pięknie wygląda, natomiast ja się cieszę, jak mam rywalizację, gdzieś przychodzę na salę i nie wiem, kto wygra. Dla mnie to jest esencja każdego sportu, boksu również, gdzie są walki po 50%, bo czy na 100% Andy Ruiz wygra z Black Polska Millerem? 100%? Ktoś powie, że 100%? Wątpię. To, co powiedziałem, Morel w nowej kategorii wagowej z Kaladziciem, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście, że jest faworytem. Bacole kontra Anderson, no to jest mega walka, której nikt z nas się nie spodziewał. No taka jest prawda. No, natomiast jak widać, są ludzie wokół Turki Al-Sheikha, którzy mu poradzili, że słuchaj, jest taki gościu, który się nazywa Bacole. W sumie nikt nie chce z nim walczyć. Tłucze mistrzów olimpijskich, Tony Yoka, przykłady, weź go. No i jak widać, ten telefon został do Martina Bacole wykonany. Także ja podekscytowany, mam nadzieję, że wy również podekscytowany pięściarsko tym, co możecie zobaczyć. I taka jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Jak już mówię o wpływie Turki Al-Sheikha, to jedną rzecz przekazał zawodnikom, każdemu z nich. Słuchajcie, panowie, to jest impreza sportowa. Żadnych cyrków na ważeniu,
żadnych cyrków na konferencjach prasowych, nic z tych rzeczy. To jest sport. Żadnych wariat, wyzwisk, machania rękoma nie będę tolerował. No, patrząc na niektóre pociągnięcia Turkieja Aleksejka, to na przykład nie będę tego tolerował, to na przykład to jest jeden z niewielu osób, który na przykład może wycofać pięściarza dzień przed, bo coś zrobi głupiego, co nie odpowiada temu, co powiedział, że można robić podczas tej przed tą galą. Na rynku możesz robić wszystko pięściarsko, ale przed tym to ma być czysty sport. Czy to nie jest takie fajne i odświeżające dla was? Bo dla mnie to jest dokładnie to. Fajne i odświeżające jutro. Przepraszam, dzisiaj wieczorem ten Grand Rival tym starym zwyczajem Las Vegas przeniesionym do Los Angeles. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie taka zajawka rozgrzewająca, chociaż wydaje mi się, że jeśli ktoś interesuje się boksem, to naprawdę nie trzeba nikogo rozgrzewać albo zachęcać do tego, żeby w sobotę w nocy oglądał tą galę. Pozdrawiam was serdecznie, trzymaneczko, na razie.